Witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Harry Potter i Książę Półkrwi. No, dobra, idziemy do... musimy iść do cieplarni, więc przywołajmy Nika. Cześć, Nik! Muszę znaleźć klub eliksirów. Myślę, że spotykają się w cieplarni, pani Sprout. Prawdopodobnie jednak ktoś w końcu wysadzi coś rzadkiego albo kosztownego i będą musieli znowu się przenieść. Okej, mam godło. Proszę bardzo, kolejna tarcza, czy raczej godło. Jest zielarstwo. Jesteśmy na miejscu. Cześć, czy to jest klub eliksirów? Tak, chcesz przystąpić? Podobno w tym roku błyszczysz na eliksirach. Dziękuję, chcę tylko uważać roztwór powodujący kurczenie. Muszę wracać, mam spotkanie. Przykro mi, ale żeby użyć naszego sprzętu, musisz być członkiem klubu eliksirów. Wybierz sobie zadanie kwalifikacyjne na tablicy ogłoszeń, o tam. Dobrze, dziękuję. Jeśli pobijesz rekordowy wynik ważenia eliksiru przywracającego mowę, zostaniesz przyjęty do klubu eliksirów. Eliksir przywracający mowę to jeden z moich ulubionych. Niektórzy używają go do sztuczek takich jak zmiana głosu. Dla mnie to marnowanie dobrego eliksiru. Okej, zatem zaczynajmy. Woda miodowa. Wąski mięty. Znowu podgrzać do niebieskiego. Ostrożnie! Duszona mandragora. Cichsza niż w wersji ożywionej. Syrop z ciemiernika. Wow, naprawdę jesteś dobry. Nikomu jeszcze nie udało się tak dobrze zrobić eliksiru przywracającego mowę. Witaj w klubie eliksirów. Dzięki. Mogę teraz zrobić roztwór powodujący kurczenie? Trochę mi się śpieszy. Okej, zróbmy to zatem. Okej, możemy potrząsać butelką takim sposobem jak to. Gałką mamy tak do góry i do dołu, czyli tak jak... robimy to przy podgrzewaniu kociołka. Aha, to jest taki na razie samouczek tego, nie?
na szczura? No super. Eliksir tutaj właśnie fajne są, fajny motyw. Gdzie się go aplikuje, bo kurczy wszystko co podleci. Dobra. Ty właśnie potrzebujemy takich... 5 takich fasolek chyba. Kurde, nie zdążyłem, bo to jest jakiś czas, nie? Trzeba uważać, gdzie się go aplikuje, bo kurczy wszystko, co podleci. No dobra, jeszcze raz w takim razie spróbujemy. To raczej nie zapewni mi oceny wyniku. Ostrożnie! Wyszedł ci interesujący kolor. No to jeszcze jedno... Kurde, no jeszcze raz. Ja się go aplikuję, bo kurczy wszystko co podleci. No tak, no bo ja tutaj tego potrząsania do końca nie ogarnąłem, ale już chyba wiem o co w tym chodzi. Czy no przypomniałem sobie, bo... Tak. Uważaj! Kurde, zapomniałem. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest. No super, no. Tak jest. W końcu zaczęło mi to wychodzić, co? Tak jest, jeszcze jedno. Nice. O, teraz to malutkie. Teraz takie ogonki, czy cokolwiek to jest. No to jest jakieś nie wiadomo co, nie? Jakieś czarne. Jakieś robale. Nie, rba... Chociaż? To wygląda tak troszeczkę jak papryczka chili, tylko że czarna. Czarnych papryczek chyba nie ma. No chyba, że takie, że to są jakieś nowe, które wypijesz i od razu śmierć na miejscu, nie? Że zjesz i śmierć na miejscu. Taka mocna. Jedno to i podgrzać do zielonego i będzie gotowe. Tak jest, gotowe. Nie mogę się doczekać, jak sobie poradzisz z innymi zadaniami. Wróć i spróbuj.
Świetnie. Na pewno spróbuję, ale teraz muszę iść. Ginny Wesley czeka na mnie przy boisku. W porządku. Po prostu przyjdź, kiedy zechcesz. Okej, czy ja mogę teraz pobawić się jeszcze tymi eliksirami, co? Byłby fajnie. Gdzie to jest? To już przecież to było gdzieś tutaj, nie? Chyba... A, tutaj jest, okej. O tak, to jeszcze pobawimy się eliksirami, moi drodzy. Są takie dni, że powinienem pić go wiadrami. Aha, czyli to jest ten... humoru, nie? Tak, wyostrzyjący poczucie humoru. To już ten... Ten eliksir już raz... zrobiliśmy, więc nie powinno być z nim jakiegoś tam problemu, żeby go zrobić. Ostrożnie! Czyżbym nie wziął nie ten? Chyba tak, nie ten wziąłem, no. Tak jest, udało się. 4. Nie mało brakowało, nie? I byłoby i 5. No ale już trudno. Leczący szczyraków, dobra. Błąd, a dostaje szczyraków zamiast się ich pozbyć. No widzisz. W takim razie trzeba podwójnie uważać. Gumochłona. Uj, węża. Na szczęście sproszkowane i udzielone. Kolce jeżozwierza. Okej, spokojnie z czasem na razie. Jest pełno z czasu. Nieskończoność chyba. A nie, idzie tam 97. Tam na lucie zdążymy. Musimy... O właśnie. I już koniec. Pożreć wystarczy. Będzie eliksir gotowy. To już będzie 5 gwiazdek. Tak jest. I chyba jeszcze jeden eliksir został, ostatni. Tak jest. Żywej śmierci. Fasolki Sopoforusa? Aha, to nie to, tak myślałem. No bo tutaj dwa takie różowe są, no i nie wiadomo, który wziąć, nie? Czyli to ten było trzeba wziąć. Piołun. To trzeba teraz wziąć, nie?
ogóle to wcale różowy nie jest, no ale... Dobra, i podgrzewamy. Oh fuck! Dobra. No ale podgrzałem, najważniejsze. No mimo tej pomyłki nadal jest 5 gwiazdek, nie? Super. Gwiazda klubu eliksirów. No dobra, to wszystko. Na razie możemy sobie stąd iść. Jesteś tam, Nick? Muszę zanieść ten eliksir Ginny Wesley. Słyszałem, jak pan Lawitzli mówiła, że idzie do wejścia na boisko Quidditch. Spieszę się na spotkanie! No to się spóźnisz! Drętwota! No dobra, walczmy zatem. Okej, załatwione. Zapłacisz mi za to? No to już wiesz, jak to jest być ofiarą. To było piękne, Harry. Krabi goli zawsze znęcają się nad słabszymi. Hej, może mógłbyś nam pomóc? Jestem kapitanem klubu pojedynków Hufflepuffu. Niektórym uczniom z naszego domu przydałaby się pomoc w nauce zaklęć obronnych. No dobra, ale załatwimy to szybko. Uwaga wszyscy! Harry zgodził się nam pokazać Protego. Mistrz juniorów naszego klubu pojedynków odważnie zgłosił się na pomocnika. Proszę, Harry, możesz zaczynać. I tak a propos, to my też się nauczymy to rzucać. Możemy... To jest taka tarcza swoista. No, to... Po prostu tarcza. Możesz nas nauczyć, jak się wzmacnia zaklęcia? Pokaż nam, Harry. Też chciałbym zobaczyć. Takim sposobem, no proszę. Dzięki, Harry. Jeśli zechcesz to powtórzyć, zapisz się na pojedynek na tamtej tablicy ogłoszeń. A, żebyś wiedział, że się zapiszę. Jeszcze tu weźmiemy, nie? Pojedynek z mistrzem juniorów Hufflepuffu stoczy Harry Potter! Na propos, skoro ty jestem, nie? Sobie powalczymy. Okej, runda druga. Załatwione. Znakomicie! Wygrałeś, brawo! Koniecznie wróć i zawalcz znowu. Witaj, Harry. Jesteś gotowy do pojedynku?
A tym razem z dziewczyną, no okej. O kurczę, mocno jest. Aż kurde. Kto wygrał? Chyba ja, co? Tak myślę. Wow. W sumie niezła taktyka, co? I Expelliarmus, ona padnie i wtedy ją dobić. Teraz pojedynek z mistrzem seniorów Hufflepuffu stoczy Harry Potter! Najlepsza taktyka. No serio, najlepsza taktyka to jest, super. Odkryłem najlepszą taktykę w tej grze. Pojedynek z mistrzem domu Hufflepuffu stoczy Harry Potter! Expelliarmus! Nie to... Kurde, ale... Ale tutaj kurczę rozwaliłem teraz system tego, co? Unikłeś tego, jak ty mogłeś? Czyżbym musiał z tobą walczyć normalnie? Nie, na całe szczęście nie. Mogę tak znowu. Oh yeah! Tak jest, po nim. Okej, teraz może w końcu pójdźmy do Ginny, co? Hej, Nick! Czy Ginny nadal czeka na mnie przy wejściu na boisko do Quidditcha? Tak sądzę! Pośpiesz się, to ją spotkasz! A już chyba ją widzę nawet. Tam jest koło schodów. Akurat przed schodami. Cześć, Ginny! Zrobiłem dla ciebie ten roztwór powodujący kurczenie. Dziękuję, Harry, to świetnie! Nie uwierzyłabyś, ile spraw musiałem załatwić po drodze do ciebie. No, ale jestem. Idziemy do Hogsmeade? Przepraszam, Harry. Obiecałam Deanowi, że z nim pójdę. Dał mi spokój dopiero, jak powiedziałam mu, że nie mogę iść, ale teraz mogę. No tak, jasne, Dean. Jasne, musisz iść z nim. Pójdę z Hermioną. Na razie, Harry. Tak, na razie. Jaki eliksir dałeś Ginny? Nie robiłeś chyba innych wynalazków z tego podręcznika do eliksirów? Nawet nie wiesz, kim jest ten książę półkrwi. Chodźmy do Miodowego Królestwa. Po prostu zaczynam myśleć, że ten cały książę nie budzi zaufania.
Katie Bell? Nic ci do tego! Katie! Katie! Ten naszyjnik na pewno jest zaklęty! Malfoy wiedział o tym naszyjniku. Leżał na wystawie u Borgina i Barksa. Katie dostała naszyjnik w toalecie damskiej, a tam przecież Draco by nie wszedł. Powodzenia, Ron! Wiem, że będziesz niesamowity. Po meczu rezygnuję. Niech McLagan mnie zastąpi. W porządku. Soku? Wyglądasz okropnie, Ron. Czy to dlatego dolałeś mu czegoś do kubka? Nie wiem, o czym mówisz. Daj spokój, Harry. Mamy mecz do wygrania. Możesz za to wylecieć. Ale za co? Przecież nic złego nie robię. No, dobra. Idziemy na boisko. Jesteś tam, Nick? O, Harry, powodzenia! Zacznijmy sezon Quidditcha od wygranej. Co ty na to? Ale ja tu gadam, a ty musisz iść na boisko. Dzielny Cadogan. Przejdź, przyjacielu. Wiedziałem, że tam... Proszę, proszę. Głupoter i król wieprzlej. Dziś przegrywacie. Ślizgoni rządzą. Zostaw to mi, czuję się całkiem pewnie. Twoja kolej, Potter. Zobaczymy, jak grasz w Quidditcha po trafieniu drętwotą. Mój system nadal działa. Super. Przepraszam, Harry. Okej. Kurczę, no... Jestem mistrzem pojedynku po prostu, nie? Teraz dzięki temu systemowi. Chyba aż odcinek nazwę system mistrza pojedynków albo coś. No chyba, że zapomnę. A przy montowaniu to czasami się tak zdarzy, że można zapomnieć. Okej. Okay. O, fuck. Sorry. Jest to jest właśnie minus tego sprintowania, że możemy się wywalić. O, tarcza. 15 na 150. No, niby troszeczkę mamy, ale jeszcze dużo mamy do zebrania tych tarcz. Mimo wszystko. Proszę, 16. Dobra, dobra. Lumos. No już do tego stawu nie pójdę przecież, nie? Nie wejdziemy tam. Okej. Okay. Mniam. 17 na 150. Wszyscy tylko podsłuchują, podglądają, intrygują. Ci gracze w Quidditcha, tacy hałaśliwi, tacy gburowaci.
Przepraszam, poproszę moją drużynę, żeby się ściszyli, gdy będą cię mijać. Jesteś jednym z nich, kapitanem. Możesz też użyć mojego skrótu, jak wszyscy kapitanowie drużyn. Moje hasło brzmi gotowane żuki. Dzięki. No okej, mamy skrót tutaj do tego boiska. Okej, i zagrajmy zatem kolejny mecz. Chodźmy i dołóżmy ślizgonom. Co w niego wstąpiło? Ślizgoni grają brutalnie, ale bezładnie. Przygotowałem parę ćwiczeń, które pomogą nam ich pokonać. Nie trafiłem teraz? Oj, znowu nie. Tak jest. Tak jest. Thank you.
teraz musimy oczywiście złapać znowu znicz. To jest już... jest ten mecz ogólnie. To, tam to był... trening, a to już jest normalny mecz. To było ciężkie. To było ciężkie takie iść i te kółka jeszcze były tak do słońca, gdzie ich nie było widać. Okej. Okay. Zaraz to złapiemy, moi drodzy. Już jesteśmy blisko. Okej, okay. Jeszcze to. Tak jest. Uziemienia dzielnego miolarza. Nie powinieneś był tego robić, Harry. Używanie Felix Felicis jest niedozwolone w oficjalnych zawodach. Rozumiem, że użycie zaklęcia Confundus na McLaggenie byłoby za to w porządku. Nie bój się, nie zdradzę nikomu twojego małego sekretu. Aha, Ron tylko myślał, że dolałem mu eliksir. Jak widać, sam umie sobie poradzić. Będzie chciał, żebym go wzięła na przyjęcie gwiazdkowi Slughorna. A ty lepiej wybierz, z kim pójdziesz. Co czujesz, gdy widzisz Ginny z Dynem? Nie musisz mówić, Harry. Widziałam, jak na nią patrzysz. Hermiono, Ron na pewno... O, o Rona się nie martw. Sam sobie poradź. Nie poradzę, że Hermionie odbiło. Między Love i mną po prostu iskrzy. To nie do powstrzymania. Przypuszczam, że wybierasz się na przyjęcie do Slughorna. Ta. Lepiej już pójdę po Lunę, jest przy hangarze na łodzie. Lunę? Mogłeś wziąć każdą dziewczynę w szkole i idziesz z pomyluną Lovegood? Tak. Moron! Baw się dobrze. I tutaj chyba skończymy odcinek w tym momencie. Żegnam się z wami. I do usłyszenia. It's awesome.